Dużo wysiłku potrzeba, aby mieć tak wspaniałą figurę i generalnie taką pozytywną energię. Gdybyś miała na przykład tak podliczyć i nie wiem, czy możesz to zdradzić, to ile na przykład wydałaś na zabiegi upiększające? Bardzo mało. Ja zrobiłam sobie tylko biust 2 razy, czego żałuję. Raz wystarczyło i zrobiłam sobie górne powieki, bo miałam taką opadającą, a tak to nie. Zresztą biust mi robił mój sąsiad, doktor, który jest najlepszym doktorem, jeśli chodzi o operacje plastyczne w Miami, więc robił mi to za połowę ceny, więc bardzo mało mnie to kosztowało. Operacje plastyczne to są cele, na które wydaje najmniej ze wszystkiego. Najwięcej wydaje na koty chyba. No dobrze, to zdradź nam w takim razie patent na taką idealną figurę. Idealną, dziękuję. Dieta wegańska. Ja nie ćwiczę prawie w ogóle. Jeśli już chodzę na siłownię, to żeby tylko tak trochę ujędrnieć ciało, ale jeżeli chodzi o wagę, to po prostu to jedzenie, które spożywam, jest tak wysokobłonnikowe i tak lekkostrawne, jedzenie wegańskie, że ja po prostu nie muszę nic robić. Taka jest figura cały czas. Mnie jest nawet trudno przytyć trochę. I również dieta wegańska bardzo wpływa na samopoczucie, ponieważ nie spożywamy hormonu stresu, który znajduje się w mięsie ze zwłok zwierzęcych, które te zwierzęta bardzo cierpią w klatkach i przy uboju, więc my w ich mięsie spożywamy, to znaczy ja nie, ale wy spożywacie ten hormon stresu, który wpływa na psychikę. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo. Także ja dlatego jestem zawsze taką szczęśliwą i zadowoloną kobietą, ponieważ nie spożywam takiego hormonu. A na planie królowej przetrwania schudłaś czy przytyłaś? Schudłam na pewno na planie królowej przetrwania, ponieważ bardzo ciężko było tam zdobyć jakieś wegańskie jedzenie. W Tajlandii tam wszędzie dodają jakieś produkty zwierzęce, nawet jak błagamy, jakieś zwyczajne pad thai, to zawsze musieli tam dołożyć jajko. Także, a jajek nie jem też, szczególnie w Tajlandii, jakieś takie śmierdzące były te jajka. Także no, często głodowałam po prostu. Na szczęście sobie przywiozłam takie wegańskie milkshake'i proteinowe, żeby przeżyć, ale tak to bardzo mało jadłam. Chlebem się opychałam.